Chcę wam pokazać, że tym razem jestem w takim trochę nietypowym hotelu. Dzień dobry, tak w ogóle, bo to już jest nowy dzień. Na zewnątrz pada, a więc pokażę wam trochę wnętrza hotelu, w którym mieszkam. Hotel prowadzi Gustavo. Ma piękną kolekcję świnek skarbonek. Pozwolił mi sfilmować dla was wnętrze swojego mieszkania i zarazem hotelu. Jest naprawdę nietypowe miejsce, ale ładne. Ma swój klimat. Gustavo zajmuje się sprzedażą właśnie roślin doniczkowych. Stąd ta kolekcja w jego mieszkaniu. A na dole z garażu prowadzi sprzedaż swoich roślin. Wygląda na to, że przestało padać i mogę was zabrać na spacer. Ale wcześniej Gustavo mnie przedstawia swoim roślinkom. No więc dlaczego mam się z wami nie podzielić? To jest mango. To drzewko podobno pachnie bardzo ładnie w nocy, a więc będę musiał sprawdzić, ale zapachu niestety nie będę wam mógł przekazać. A pokażę wam kauczuk, z którego są robione opony. Tak wygląda kauczuk. A to jest mandaryna. Bez owoców, bo jest jeszcze młoda. Te na pewno znacie, a więc nie muszę wam ich przedstawiać. Hi. To jest Gustavo. Thank you. Welcome to my house, everybody. Gustavo was powitał właśnie w swoim domu i był w swoim sklepie, który jest obstawiony wszelakimi roślinami. Doniczkami, świnkami, skarbonkami i wiszącymi kwietnikami. To jest oczywiście palma, która pewnego pięknego dnia będzie rodziła piękne orzechy kokosowe. Tu znów macie kauczuk. No, jest dużo mniejszy niż tamten, no ale pewnego dnia skończy w oponach. Gustavo dziś rano miał dostawę swoich roślinek, dlatego je teraz próbuję uporządkować. I rozmawiamy sobie, mówi mi dużo ciekawych rzeczy o mieście. Niedaleko stąd jest cmentarz, także nie wiadomo, czy nie znajdzie się na mojej drodze, bo wiecie, że cmentarze mnie lubią. No więc wygląda na to, że będziemy mieli pogodny dzień, co jest no bardzo korzystne. Gustavo jest naprawdę przemiłym człowiekiem. Patrzcie, jakie bułeczki. No normalnie gęba się cieszy. Do wyboru, do koloru. A jak pachnie, to szkoda, że wam nie mogę tego przesłać. A tu mamy ciacha jakieś. Fantastyczne. Ale my idziemy dalej. Cmentarz tego znanego człowieka z Medellin jest 6 km
stąd i zaczynam się zastanawiać, czy jechać tam, czy nie jechać. I nie odległość mnie odstrasza, ale raczej to, co ludzie o nim myślą, bo rozmawiałem z Gustavo i on też bardzo, bardzo niekorzystnie wypowiadał się o tym człowieku. Także odwiedzanie jego grobu uważam za jakąś formę oddania hołdu temu człowiekowi, a on jest naprawdę uważany tutaj za potwora. Także zastanawiam się jeszcze. Nie wiem, czy coś będzie widać. Bo góry są dokładnie przykryte mgłą po nocnym deszczu. Z tej strony dokładnie to samo, ale trochę więcej widać niż z tamtej. Wiadomości, które zdobyłem od Kolumbijczyków przygodnie spotkanych na Arubie, nie pokrywają się z wiadomościami, które zdobyłem od Gustavo. I raczej przywiązuję uwagę do tego, co dowiedziałem się od Gustavo, niż to, czego dowiedziałem się od turystów na Arubie. Okazuje się, że Medellin wciąż zmaga się z problemami, z kartelami. Na podobno są trzy główne grupy. Trochę tu, trochę w Cali. Ale one wciąż istnieją. W czasie porannej rozmowy z Gustavo dowiedziałem się o tym lokalnym cmentarzu, który wam wspomniałem. Oprócz ludzi z sąsiedztwa, z okolicy, w której jesteśmy w tej chwili, leży tam dużo sicarios. Chyba nie muszę wam tłumaczyć tego określenia, kto to jest sicario. Idąc główną ulicą, namierzyłem ten piękny kościół. Zobaczcie. Przecież to jest dzieło sztuki. A więc zobaczmy, czy jest otwarty. Musimy uważać, żeby nas coś nie rozjechało, bo ruch tu jest naprawdę solidny. O, zobaczcie, jakie auto. Główne wejście jest oczywiście zamknięte, ale tu zobaczyłem tą panią, że właśnie wychodziła tym. I może jakieś boczne wejście jest otwarte. Zobaczymy. Jeśli nie, to chyba zaczniemy omijać kościoły. Nie, nawet jest otwarty. Thank you.
przyszedłem sobie na kawę, słuchajcie, dostałem kawę w plastikowym kubku i nie zrozumcie mnie źle, bo wcale nie krytykuję tej kawy, wręcz przeciwnie. Gracias, amiga. A więc kończąc temat, piję kawę z widokiem na kościółek i wcale nie jest mi przykro albo źle, że dostałem ten kubek kawy plastikowy, gorący, bez ostrzeżenia, że moja kawa jest gorąca. Bo pomyślmy sobie tak szczerze, no jaka może być kawa? Czy naprawdę na kubku musi być napisane, że to jest gorące? Jakich my czasów dożyliśmy? Zastanawia mnie fakt, czemu jeszcze w naszym rozwoju cywilizacyjnym nie doszliśmy do momentu, w którym powinniśmy mieć ostrzeżenie na naszych lodach, żebyśmy pomału przełykali, bo są zimne. A tutaj to raczej w życiu nie przejdziemy przez ulicę. Lepiej poszukamy świateł. Muszę przyznać, że ludzie w Medellin są o wiele przyjaźniej nastawieni niż w Bogocie. Miasto jest pełne motocykli. A motocykliści jeżdżą jak szaleni, naprawdę. Medellin ma swoje metro i tu jest właśnie stacja metra, która nazywa się Prado. Tu mamy kolejny widoczek na góry otaczające Medellin. Autobusy nam zasłaniają. Ej, coś niedobrze. Musiałem poczekać, jak odjedzie. Gustavo powiedział mi dziś rano, że miasto świętuje w tej chwili coś, co się nazywa Feria de las Flores. I'm gonna speak Polish, Edgar, okay? Wreszcie spotkałem kogoś, kto rozmawia po polsku. To jest Edgar i on mieszkał w Stanach Zjednoczonych przez 23 lata, a teraz jest taksówkarzem w Medellin. Edgar, you can say hello to my friends. Hello, hi, how are you? Everybody, that's okay? Thank you very much, Edgar, okay. And see you again. Okay, appreciate you. Nie muszę wam mówić, że już mam numer telefonu Edgara, jak tylko będę potrzebował taksówkę. Jo, dzwonię do niego na WhatsApp i jadę gdzie chcę. Ale wiecie, ja lubię chodzić. Ale kto wie. Na pewno będę potrzebował taksówkę na dworzec autobusowy, a więc dobrze mieć w odwodzie jakiś kontakt. Zobaczcie, jaki to ruch. Samochód na samochodzie. Ale i tak czekamy na zielone światło. A więc nic się nie dzieje. Widzicie motocyklistę? Tak właśnie tu jeżdżą. I zapomnijcie, żeby was ktoś przepuścił na pasa. Wszyscy się śpieszą, wszyscy gdzieś pędzą. Kolejny przykład. Z każdej ulicy wyjeżdża rzeka samochodów. Wszyscy trąbią na siebie. Wszyscy niecierpliwie upominają innych, że mają się pośpieszyć albo zjechać z drogi. Zresztą nie tylko ulice są zatłoczone, bo chodniki miejscami też jest taki tłok, że trudno się przecisnąć. Trafiliśmy na jakąś ulicę targową, a więc musimy się ewakuować stąd, bo akurat to jest coś, co nas nie interesuje. Buenos dias.
pójdziemy w stronę katedry, może jest otwarta, to uda nam się zobaczyć katedrę w środku. Katedra to jest ten budynek, który określiłem jako kościół, ale tak naprawdę to jest katedra. Tu znów jest dużo psów, dużych i niebezpiecznie wyglądających. Ale ogólnie jest sympatyczny. Buenos dias. Nie chcę robić zbliżeń na takie widoki, ale możecie mi wierzyć, że spotkałem wiele ludzi śpiących na ulicach. Widzicie, chodzę już jak po swojej Pradze, że tak powiem. Już dochodzimy do katedry. Nie widać tam żadnego ruchu, żeby ktoś wchodził albo wychodził. Ale spróbujemy zobaczyć, bo naprzeciwko katedry jest bardzo ładny park, który namierzyłem wczoraj. Ale z uwagi na moje kłopoty, o których już nie chcę wspominać ani truć, nie weszliśmy do... Znaczy ja wszedłem do tego parku, ale już nie miałem weny twórczej, żeby nagrywać cokolwiek dla was. Katedra jest zamknięta oczywiście, ale jeśli wrócimy tu jutro pomiędzy 7 a 10, to wejdziemy do środka. Jesteśmy w parku Bolívar i wnioskuję, że człowiek, ku czci któremu ten pomnik został postawiony, znajduje się na samej górze. A tak wygląda sama góra. I pomnik jest przeogromny. Usiadłem w parku, żeby sobie zapalić papieroska i wyobraźcie sobie, że musiałem się przenieść, bo miejsce, w którym usiadłem, tak śmierdziało. Widocznie musi być uczęszczane przez ludzi w potrzebie. Ale to już jest zupełnie przyjemnie. Jeśli kiedyś traficie przypadkiem do Medellin, to trzymajcie się z dala od tych dwóch drzew. Bo to właśnie tam, gdzie ludzie przychodzą załatwić swoje sprawki. Naprawdę niesamowity smród. A odnośnie innych potrzeb, to Gustavo mnie poinformował. O, jakie piękne słoneczniki. Gustavo mnie poinformował, że Poblado jest dzielnicą, gdzie możecie znaleźć piękne panie i tak dalej, tak więc już wiem, że od Poblado raczej będę się trzymał z daleka. Przejdziemy się trochę tym deptakiem, zobaczymy co tu jest, bo widzę, że wiele się dzieje. Wszyscy coś sprzedają, niektórzy śpiewają do mikrofonu z super aparaturą nagłaśniającą, także roznosi się to w koło. No i tłok taki, jaki widzicie, ale zobaczymy, gdzie dojdziemy. A przy okazji możecie obserwować urodę tutaj tutejszych mieszkańców. Musiałem wyłączyć, bo głośna muzyka leciała i znów YouTube by mi dokleił jakieś prawa autorskie, restrykcje i tak dalej, i tak dalej. O, mamy jakąś wycieczkę. Trudno tu się poruszać, bo z każdego głośnika dochodzi inna muzyka. O, już rymem zacząłem mówić.
znowu się chmurzy. Podejrzewam, że niedługo zacznie padać znów. No, ale jestem jakieś pół godziny od mojego hotelu. No, już wiem, że wycieczka była z Francji. Skręciłem tu, bo tu nie słychać żadnej muzyki, na którą jestem narażony. A raczej nie ja, bo ja lubię muzykę. Ale moje filmy są narażone na restrykcje ze strony YouTube. No, widzicie jaki tu tłok? Musimy stąd gdzieś uciec. Przecież nie będę wam pokazywał gwaru ulicy w Medellin. Nie po to tu przyjechaliśmy. No, mamy jakiś zabytkowy kościół i właśnie chcę przejść przez ulicę, żeby zobaczyć, czy otwarty. No, przypadkiem doszliśmy do obszaru, który się nazywa Centro Historico. No i bardzo dobrze. Pewnie złośliwi mogliby nazwać mój kanał śladami kościołów. Ale okej. Jak widzicie, podwoje kościoła są otwarte. A więc spróbujemy wejść do środka. Kościół jest otwarty. Trochę źle trafiliśmy, bo akurat jestem msza. Także spróbuję to wrócić później, jak msza się skończy. Nie chcę wchodzić w tej chwili i nagrywać. No, słyszycie. Kościół jest bardzo ładny w środku. I mam nadzieję, że uda mi się wejść do niego później, jak nie będzie mszy. I nagrać dla was coś. Jest ładniejszy od tego poprzedniego. Muszę się pokręcić po okolicy i wrócić tutaj za jakieś pół godziny, bo z tego co widziałem, to msza powinna się skończyć za jakieś pół godziny i będziemy mogli zobaczyć, jak wygląda kościół w środku. Najważniejsze, że nie pada i będziemy mogli pochodzić po okolicy trochę. Tak bardzo tej historii nie widać. Ale niestrudzony podążam do przodu, bo może znajdziemy jakąś historię, skoro to ta okolica nazywa się Centro Historico. Z jakiegoś powodu musi się tak nazywać. Tu mamy pomnik José María Córdova. A tak wygląda Palacio de Bellas Artes. My podążamy dalej śladami historii. Jakieś szyny biegną środkiem i nawet nadjeżdża tramwaj. To zobaczycie tramwaj w Medellin. Sądząc po nazwie stacji metro, jesteśmy w okolicy, która nazywa się Pablo de Lagua. Już widziałem, że na końcu tej ulicy jest coś interesującego. A więc idziemy do celu. Mam nadzieję, że nie zabierze nam to zbyt wiele czasu i zdążymy przed zamknięciem kościoła, który wam chciałem pokazać.
Proszę, jak to kolorowo. Jedzie kolejny tramwaj. Tym z daleka ciekawym obiektem okazał się kolejny kościół, który wygląda na naprawdę stary. Zobaczcie, doszedłem do Buenos Aires. No, a teraz czas na jakieś jedzonko. No, chyba wykonaliśmy plan. Zdążyliśmy do kościółka, w którym wciąż była msza, ale jakoś udało mi się zrobić zdjęcia. Dlatego macie zdjęcia, a nie filmowałem niczego, tylko robiłem ukradkiem zdjęcia. No, ale myślę, że ze zdjęć też dużo zobaczycie. Wnętrze kościoła było, według mnie, całkiem ładne. A myślę, że to było jak cmentarzysko w kościele, bo te wszystkie tabliczki, które wam pokazałem, to były krypty. Tak mi się zdaje osobiście, ale jeśli macie inną opinię na ten temat, to dajcie znać w komentarzach. A teraz myślę już, że zakończymy na dziś. Pozdrawiam was serdecznie. Życzę przyjemnego weekendu i do następnego. A jeszcze jedna wiadomość. Ozioło tak się unosi często i gęsto, ponieważ dowiedziałem się od Gustavo, że tutaj jest ono legalne. Tak więc nie ma się czemu dziwić, że pali wielu i wszędzie. Jeszcze wam będę musiał pokazać, co jem, także do zobaczenia za chwilę, ale to już wtedy będzie naprawdę koniec. Ale jesteście pewni, że chcecie zobaczyć, co będę jadł? No to nie będzie zdrowe. Znacie moją zasadę, jem to, na co mam ochotę.
I mam dwa powody. Pierwszy to taki, że jeśli mam na coś ochotę, to znaczy, że mój organizm się tego domaga. Drugi jest trochę prozaiczny. Może to jest ostatni posiłek w moim życiu, więc dlaczego mam jeść coś, co mi ktoś zaleca, poleca, bo to zdrowe. Wszyscy mamy umrzeć. Nikt nam nie obiecał, że będziemy żyć wiecznie. Przez 7 lat byłem w pseudozwiązku z kimś, kto płacił pewnej pani w Polsce, aby jej zespół przysyłał jej, co może jeść przez następny tydzień. No wiem, szaleństwo, ale to są fakty. Jak może mi ktoś powiedzieć, co mam jeść i mam jeszcze za to płacić? Dowodem na to, że trzeba jeść na to, na co się ma ochotę. Thank you very much. Jest moja tabliczka czekolady. Pamiętacie? Ostatnio zjadłem 200 gram czekolady. I od tego dnia, a myślę, że już minął przynajmniej tydzień, nie tknąłem czekolady. Tak, po prostu. Nie mam ochoty na czekoladę. Ale jak będę miał, to możliwe, że znów zjem 200 gram. A teraz już wam pokażę, co będę jadł. Dziś będzie hamburger i frytki, moi drodzy. Tak, nie pamiętam, kiedy ostatni jadłem hamburgera. I będę popijał Pepsi-Colą. Przepraszam, Coca-Colą. Pepsi-Coli nie było. A dlaczego w pseudozwiązku? Ponieważ tylko jednemu z nas wydawało się, że jest w związku. Mnie wydawało się, że jestem w związku. Natomiast tej drugiej osobie prawdopodobnie nie była taka pewna. Bo była, jak to mój kolega kiedyś mówił, w samorządnym, niezależnym związku pozamałżeńskim. Przepraszam bardzo, czy ja powiedziałem w samorządnym, niezależnym związku? Nie, no oczywiście to były związki. Przez 7 lat to przecież nie mogło być ze mną i jeszcze z kimś. To musiało być wielu. Oprócz tego, że spotykała się z byłym mężem. Zapomniałem, bo to już minął jakiś czas od momentu, kiedy wyjechałem z Kanady. Będąc w Kanadzie oglądałem doskonały show doktora Phila. Musicie znaleźć online. Dr. Philip McGraw. Bardzo mądry człowiek. Zjawiali się w niego ludzie z problemami różnymi, między innymi małżeńskimi. I właśnie on zawsze mówił: she did it with you, or he did it with you. She'll do it to you, and he'll do it to you. To znaczy, czy to będzie on, czy to będzie ona. Jeśli zdradziła z tobą męża albo żonę, to tobie zrobi to samo. I tym mało optymistycznym akcentem przechodzę do jedzenia.